dzisiejszym challenge'u nie będę mogła mówić ani tak, ani nie. Jest, jeden wolny. Tata wyrusza na polowanie na puste leżaki. Tak czy nie? Nie! No i Wiktor tradycyjnie musiał coś popsuć, ha? Co tak na mnie patrzycie? Hejka, jeśli oglądaliście nasz ostatni odcinek do końca, to wiecie, że nasz tata zniknął. Wszystko przez felerny wynalazek Wiktora. Na szczęście udało nam się skalibrować urządzenie i odnaleźliśmy tatę. Gdzie ja jestem? Dzieciaki! Żonka! Co się ze mną stało? Co to, inna planeta czy co? Co to za miejsce i gdzie on może być? Chyba go widzę, jest tam! Tu jesteś, tato! Wreszcie cię znaleźliśmy! Dzieciaki, to wy? Myślałem, że wylądowałem na Marsie i już nigdy was nie zobaczę! Na szczęście nie jest tak źle. Mój zegarek pokazuje, że jesteśmy na Cyprze. Co? Na Cyprze? Wiktor, byliśmy tu, kiedy byłam w twoim wieku. Pamiętam, było super! Słuchajcie, to może wreszcie zrobimy sobie wakacje? Twój brat miliarder na pewno ma tu jakiś hotel. O tak, proszę, zadzwoń do wujka Leona. Please, please. W sumie to nie głupi pomysł. Dajcie telefon, mój brat na pewno coś fajnego załatwi. Jest! Twój wynalazek okazał się genialny. Teraz mam super humorek. No więc okazało się, że jesteśmy na Cyprze i postanowiliśmy sobie odpocząć. Pokażemy im naszą rutynę na wczasach? Świetny pomysł. Pokażę wam, jak wygląda nasza rutyna na wczasach, ale najpierw szybki room tour. Stańcie od dufa, łapek w górę. Wujek załatwił nam jeden z największych pokoi w swoim hotelu. Tu śpią rodzice. W życiu nie widziałam tak dużego łóżka. A tu śpię ja. Ja śpię tutaj. W szafach nie ma zbyt dużo miejsca, ale jakoś sobie radzimy. A zaraz obok jest niewielka łazienka. Widok z balkonu wygląda tak. Zacznijmy już naszą rutynę. Tak, tak, już, już. Jak mnie już dobrze znacie, każdy dzień urozmaicam sobie jakimś challenge'em. W dzisiejszym challenge'u nie będę mogła mówić ani tak, ani nie. To się nie uda. By się jednak udało, zostawcie dla mnie 20 tysięcy łapek w górę i zaczynamy. No tak, dzień bez challenge'u to dzień stracony. Na wczasach zazwyczaj śpimy do 10, aż obudzi nas pokojówka. Pokojówka! Pokojówka! Musimy się zbierać! Szybko, zaraz zamkną śniadanie! O nie, zaspaliśmy, znowu nie będzie wolnych leżaków przy basenie. Ja się tym zajmę, a ty, żonka, w tym czasie zagadaj kelnerów na stołówce. Dzieciaki, zbieramy się! Wiktor, pilnuj stół, a ja lecę po szklanki. Okej. Gdy mama biega po restauracji zbierając resztki jedzenia, tata wyrusza na polowanie na puste leżaki. To naprawdę trudne zadanie. Jest, jeden wolny. Przepraszam, ale to był mój leżak. Nic podobnego. Muszę sobie stąd iść. O, tata idzie. I co, jak poszło? Znowu nic. Nie, smucie, złapałam dla ciebie ostatnie naleśniczki. Dzięki, kotku. Ale pychotka. Trochę za dużo tego. Sara, chcesz jednego? Jak to powiedzieć, nie mówiąc tak? Co chcesz, tak? A i owszem. Z chęcią skonsumuję dodatkową porcję. To twój nowy challenge, tak? Dobrze rozumujesz, tato. Pora na naleśnika tortille. Po śniadaniu zazwyczaj idziemy na plażę. Jesteśmy w miejscowości Ayia Napa. Tutaj są najpiękniejsze piaszczyste plaże na Cyprze.
Wiktor prawie wcale nie wychodzi z wody. Jeśli wy też lubicie się luzikować, to nasze czapki już są dostępne w naszym sklepie światsary.pl. Zara, pochlapać cię? Bynajmniej. A co to znaczy? Absolutnie. Podstawą tego challenge'u jest bogate słownictwo. A popływasz ze mną? Tak czy nie? Niech będzie. Pora sprawdzić, czy są tu jakieś rybki. Na szczęście na Cyprze nie ma rekinów. Mniej więcej o 12 mama dostaje wysypki. To objaw syndromu wycieczkowego. Dzieciaki, widzicie to? Czas na wyprawę, inaczej cała pokleje się wysypką. O-o! Okej, ale tym razem to ja coś załatwię. Zostawcie dużo łapek w górę, żeby to nie było nic męczącego. Wycieczki, rejsy. O, ten pan wygląda na gościa od wycieczek. Dzień dobry, czy to pan sprzedaje wycieczki po Cyprze? Kochana, mam wszystko, akwaparki, stare dawne miasto, wyprawy jeepami, wszystko. Świetnie, bardzo pilnie potrzebuję jedną na już. Na już? To znaczy, że teraz, w tej chwili? Dokładnie, inaczej moja mama zamieni się w muchomora. W tej chwili to mam już tylko jeep safari, bierzesz? Ma pan coś innego? Mój tata i jeepy to kiepskie połączenie. Jak już mówiłem, mam tylko to. Bierzesz? Tak czy nie? Potwierdzam. Świetnie. Widzimy się przed hotelem za 5 minut. Dziękuję. Okej, zbierajcie się. Załatwią nam super wycieczkę. W samą porę. Mama wygląda już jak muchomor. Ha? Co tak na mnie patrzycie? Ty, tata, również. O, to słońce tutaj jest naprawdę mocne. Chodźmy już. Wycieczka jeepem okazała się dość ekstremalna. Zara, nie było nic spokojniejszego. Całe śniadanie lata mi w brzuchu. Przykro mi, trzeba było mniej zjeść naleśniczków. Jak dla mnie bomba, wysypka mi zaczęła znikać. Wow, ale duża tama. Ale upał, chciałabyś popływać w tej wodzie, Saruś? Na pewno, to by było bardzo przyjemne. Tam jest woda, a tu nie ma wody. Na wycieczce jeepami zawsze zwiedzamy jakieś ciekawe miejsca i słuchamy, jak tata marudzi. Czy wam też jest tak gorąco? O tak! Dlaczego tata ciągle narzeka? Mogę teraz ja poprowadzić? Nie. Pytam Sarę, tak czy nie? Żartujesz sobie? Odpowiedź na to pytanie może mieć tylko pejoratywny wydźwięk. To była oznacza tak. Nie! Zapnijcie pasy. To udał prawo jazdy. No i Wiktor tradycyjnie musiał coś popsuć. Pięknie, Wiktor. Teraz do hotelu będziemy musieli wrócić pieszo. Sorki, no. A ja się cieszę, lubię chodzić po górach. Po powrocie z wycieczki wskakujemy do basenu i siedzimy już tam do kolacji. Czapka ucieka. Jedzenie na Cyprze jest całkiem smaczne. W restauracji tata jest zawsze szczęśliwy. Po kolacji zazwyczaj biegamy ze znajomymi po hotelu, aż w końcu mama nas złapie i każe iść spać. Sara, ci się zamienisz dzisiaj na łóżko? Twoja propozycja jest absurdalna. Nie rozumiem, ale to chyba znaczy tak. Wiktor, nie! Przegrałaś. O
O nie, a cały dzień tak bardzo się pilnowałam. I tak tutaj będę dzisiaj spać. Ech, no cóż, jeśli wam się podobał, zostawcie łapki w górę, subki, pa pa! Pa! Cześć, ziomale! Patrzcie, co ja tacie robię. Patrzcie, tu na drzewach rosną limonki. I pachną. Kotki.